Cześć, witajcie. Dziś swą polską premierę ma OnePlus 12. Zapraszam Was na króciutkie premierowe spotkanie z tym smartfonem. OnePlus 12 ma wyświetlacz AMOLED LTPO o przekątnej 6,82 cala, rozdzielczości 1440x3168 pikseli, dostarczany przez firmę Boe. Ekran pracuje z częstotliwością odświeżania obrazu 120 Hz i steruje przyciemnianiem PWM z częstotliwością 2160 Hz. Natomiast jego maksymalna jasność sięga 2600 nitów. To dwukrotnie więcej niż w poprzednim modelu. Pod ekranem znalazł się optyczny czytnik linii papilarnych, zaś w górnej części widnieje otworek na 32-megapikselowy aparat do selfie. OnePlus 12 otrzymał procesor Snapdragon 8 trzeciej generacji wraz z rozbudowanym układem chłodzenia oraz pamięciami typu LPDDR5X oraz UFS 4.0. Zasilanie zapewnia mu akumulator o pojemności 5400 mAh, ładujący się przewodowo z mocą 120 W i indukcyjnie z mocą 50 W. Wyposażenie OnePlus 12 obejmuje też głośniki stereo, nadajnik podczerwieni czy wibrację X-Axis. Zestaw tylnych aparatów fotograficznych jest podobny jak w otwieranym OnePlusie Open. Główny 50-megapikselowy aparat Sony LIT 808 ma matrycę o rozmiarze 1x1,43 cala, obiektyw o ogniskowej ekwiwalentnej 23 mm i przysłonie 1.6, a także optyczną stabilizację obrazu. Towarzyszy mu szerokokątny 48-megapikselowy aparat Sony IMX5 81 o rozmiarze matrycy 1x2 cala z obiektywem o ogniskowej 14 mm i przysłonie 2.2, a także 64-megapikselowy aparat OmniVision OV64B o rozmiarze matrycy również 1x2 cala z peryskopowym teleobiektywem dającym przybliżenie 3 razy, mającą ogniskową 70 mm i przysłonę 2.6. OnePlus 12 będzie u nas dostępny w dwóch kolorach oraz w dwóch wariantach pamięciowych. 12256 za 4499 zł oraz 16 plus 512 giga za 4999 zł. I to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia. Cześć!